Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał dziś 32-letni mieszkaniec Sosnowca, którego policja zatrzymała w Warszawie jeszcze w niedzielę. Jest podejrzany o zamordowanie swoich rodziców. W poniedziałek do godzin popołudniowych trwało przesłuchiwanie mężczyzny, który, jak informuje prokuratura, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zdecydował się również na składanie wyjaśnień. Fatima Orlińska. Ciała dwóch osób, kobiety i mężczyzny we wieku 67 i 66 lat, policja znalazła w niedzielę przed południem w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wapiennej w Sosnowcu. Dziś jeszcze prokuratura nie wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do ujawnienia zwłok, ani kto poinformował, że w domu mogło dojść do tragedii. Jeszcze w niedzielę został zatrzymany 32-letni syn ofiar, który usłyszał już dwa zarzuty zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy. Zatrzymano go, ponieważ planował ucieczkę z kraju, ale są to wstępne ustalenia śledztwa. Od wczoraj, to również potwierdzam, w tej sprawie trwają intensywne czynności dowodowe. Prokurator był obecny na miejscu zbrodni, prowadził oględziny miejsca, w którym doszło do zabójstwa, zabezpieczał ślady i dowody przestępstwa. Oględzinom poddał również razem z biegłym z zakresu medycyny sądowej ciała ofiar. Została już zlecona sekcja zwłok. Jak przekazał prokurator, na ciele ofiar widoczne były obrażenia. Nie wiadomo jednak, jakiego narzędzia użył sprawca i jaki był jego motyw. Sąsiedzi ofiar kojarzą mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Jak mówi jeden z nich, tragedia była kwestią czasu. To było około 10 miesięcy, no niecały rok temu, tak, około 10 miesięcy. Przychodziłem sobie z pieskiem na spacer i ten młody człowiek, który wcześniej już był z dachu ściągany jakiś tam czas, on był uzależniony od narkotyków i stał w oknie i mówił, że jest papieżem, no takie różne. To zadzwoniłem na policję, poprosiłem, żeby policja przyjechała i ja prosiłem policję i służby, żeby zainterweniowały w tej sprawie, zanim komuś zrobi się krzywda, żeby uratowali chłopakowi albo komuś życie, bo to, że on popełni samobójstwo, umrze albo zabije kogoś, to była tylko kwestia czasu. Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Prokuratura najprawdopodobniej wystosuje wniosek o tymczasowe aresztowanie, m.in. z powodu ryzyka ucieczki podejrzanego.